Witajcie widzowie, przedstawię Wam 10 skrótów klawiszowych przydatnych w systemie Windows 11. Bez przedłużania zapraszam do oglądania. Naciśnij klawisz logo Windows Plus S, aby włączyć pole wyszukiwania. Naciśnij klawisz logo Windows Plus W, aby przejść do tablicy widgetów. Naciśnij klawisz logo systemu Windows Plus klawisz kropki, aby wyszukać obrazy, symbole lub ikony, kaomoi i wifi. Naciśnij klawisz logo systemu Windows Plus klawisz D, aby szybko zminimalizować wszystkie otwarte aplikacje i przejść do pulpitu. Naciśnij je ponownie, aby przywrócić wszystko. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows Plus H, aby użyć funkcji rozpoznawania mowy do konwertowania słów mówionych na tekst w dowolnym miejscu na komputerze. Naciśnij klawisz logo Windows Plus L, aby szybko zablokować ekran. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows Plus Tab, aby wyświetlać otwarte okno. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows Plus A, aby uzyskać dostęp do szybkich ustawień. Naciśnij klawisz logo Windows Plus E, aby otworzyć eksploratora plików. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows Plus V, aby zapisać ostatnio skopiowane lub wycięte elementy w schowku. I to by było na tyle. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i polubienia tego filmu. Do usłyszenia wkrótce.